Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. W dzisiejszym odcinku z serii poświęconej zaginionej cywilizacji, kolejne megalityczne i imponujące rozmiary miejsce, które kompletnie załamuje chronologię historyczną. Miejsce to nazywa się Gonung Padang i sięga w przeszłość, w czasy, kiedy w Azji Mniejszej powstawało Gobek Litepe. Dostęp do tego stanowiska jest znacznie trudniejszy, bo leży ono w środku tropikalnej dżungli. Dodatkowo nie wywołuje ono żadnej ekscytacji wśród historyków czy antropologów, którzy, ignorując istnienie Gunung Padang, nie chcą powiększać sobie bólu głowy po Gobekli Tepe i w ogóle nie chcą tego zbadać. Gunung Padang to piramida w Indonezji i przez lata miejsce to było przedmiotem kontrowersji, bo uważano, że jest to naturalny szczyt górski ze śladami budowli na swoim szczycie. Dopiero szczegółowe badania, przeprowadzone przez doktora Danny Hillmana, ustaliły, że mamy do czynienia z monumentalną i megalityczną budowlą, która jest znacznie starsza niż egipskie piramidy. Danny Hillman rozpoczął swoje badania w 2012 roku. Przez lata domyślał się, że dzisiejsza Indonezja ma znacznie dłuższą historię niż się uważa. Napisał o tym książkę pod tytułem Plato Never Lied, czyli Platon nigdy nie kłamał, w której przeprowadza swoją własną analizę opowieści o Atlantydzie, opowiedzianej przez naszego przyjaciela Platona w swoich dialogach Krytyasz i Timajos. Jak państwo widzicie, z Platonem jesteśmy już za pan brat i spokojnie możemy o nim mówić, nasz dobry przyjaciel Platon. Co jest nawiązaniem do słynnej wypowiedzi Arystotelesa, który miał powiedzieć kiedyś tak: Moim przyjacielem jest Platon, ale jeszcze większym przyjacielem jest prawda. I ładnie to Arystoteles napisał, ale obawiam się, że z prawdą się mijał i to często. To na jego filozofii oparte są najbardziej dogmatyczne systemy myślowe, ale nie o tym jest dzisiejszy program. Hillman w trakcie swoich badań doszedł do wniosku, że Gunung Padang sięga w bardzo głęboką przeszłość ludzkości, być może do czasów zaginionej cywilizacji. Nikt bardziej niż geolodzy nie zdaje sobie sprawy z tego, że nasza planeta podlega cyklicznie powtarzającym się katastrofom które niszcząc jedne cywilizacje dają miejsce kolejnym. Gunung Padang jest pozostałością po takiej cywilizacji, która kiedyś zamieszkiwała ląd, z którego dziś pozostały jedynie wyspy tworzące Indonezję. Ląd ten nazywano Sundaland. Hillman uważa, że aby zrozumieć dialogi Platona, trzeba być geologiem. Dany Hillman, Natałydżaja, bo tak brzmi pełne imię i nazwisko badacza. Jest Indonezyjczykiem i z wykształcenia geologiem. Ukończył on renomowaną Politechnikę Kalifornijską Caltech. Hillman akceptuje potwierdzone naukowo istnienie Homo sapiens sapiens od co najmniej 200 tysięcy lat, ale uważa, że jeśli znana nam cywilizacja ludzka, według historyków, sięga w przeszłość nie dalej niż 10 tysięcy lat. To mamy przed sobą gigantyczną tajemnicę do rozwikłania: na temat tego, co robił człowiek przez pozostałe 190 tysięcy lat. Jak to się stało, że człowiek przez tak długi czas był dzikim myśliwym zbieraczem, by nagle i to we wszystkich zakątkach świata naraz odpalić dojrzałą i dobrze zorganizowaną cywilizację? Hillman nie zgadza się z tym, że powstawanie skomplikowanej ludzkiej cywilizacji to proces gwałtowny, tak jak to notujemy w sumerze, ale że trwał dziesiątki tysięcy lat w rozmaitych stadiach niesymetrycznego i nieliniowego rozwoju, ścierany z powierzchni planety przez globalne katastrofy. Takim miejscem jest Gunung Padang. Pierwsze informacje na temat śladów po megalitycznej budowli na wzgórzu Gunung Padang pochodzą jeszcze z XIX wieku. Megalityczna budowla na szczycie góry była w stanie poważnego zniszczenia, ale jej symetria pozwalała stwierdzić, że budowla, która kiedyś wieńczyła wzgórze, została wzniesiona ludzką ręką. W 1914 roku miejsce to odwiedził holenderski archeolog, i tu trzeba przypomnieć, że Indonezja była do czasów II wojny światowej kolonią holenderską, ale archeolog ograniczył się jedynie do obejrzenia tego miejsca. Po raz kolejny odwiedzono je dopiero w 1945 roku, i była to grupa archeologów australijskich, którzy starali się ustalić wiek ruin budowli ale z ich działalności nie zachował się do dziś żaden raport. Kolejne odwiedziny Gunung Padang miały miejsce dopiero w 1979 roku i byli to lokalni rolnicy, którzy wysłali do indonezyjskiego rządu dokument, zawiadamiając o tym historycznym i być może ważnym dla Indonezji miejscu. Dokument dotarł w końcu we właściwe miejsce, i pierwsza ekipa indonezyjskich archeologów pojawiła się w Gunung Padang w 1990 roku. Archeologów interesowały przede wszystkim megalityczne ruiny, które zajmują na szczycie Gunung Padang obszar hektara. Nie zdawali sobie wówczas sprawy, że pod ich nogami znajduje się potężna, megalityczna struktura o kształcie piramidy. W październiku 2011 roku prace badawcze rozpoczął tam dany Hillman, i dopiero podczas jego badań okazało się, że Gunung Padang to nie tylko piramida ale kryje ona w sobie wewnętrzne pomieszczenia i korytarze. Hillman zainteresował się po raz pierwszy Gunung Padang w 2009 roku. Będąc geologiem, zdawał sobie sprawę, że każde historyczne, a zwłaszcza starożytne miejsce w tym kraju, ze względu na klimat i wulkany, będzie z pewnością ukryte pod dużą warstwą gleby, popiołów wulkanicznych i tropikalnej roślinności. Regularne i obfite deszcze monsunowe często są przyczyną osuwania się ziemi, co otworzy dodatkową warstwę przykrywającą starożytne budowle. Z tego powodu Indonezja jest jednym wielkim historycznym cmentarzyskiem, które kryje w sobie ogromną ilość śladów po poprzednich cywilizacjach. Tuż obok Gunung Padang znajduje się duży uskok tektoniczny, zwany uskokiem Cimandiri. I to był główny powód, że geolog zajmujący się badaniami tektonicznymi w ogóle zainteresował się tym miejscem. Hillman badał na jawie charakterystykę wstrząsów sejsmicznych. W skład takich badań wchodzą badania geomorfologiczne, w tym proces endogeniczny, w wyniku którego powstałoby wzgórze Gunung Padang. Efekty tych badań okazały się być wysoce anomalne do tego stopnia, że Hillman uznał, że Gunung Padang nie mogło być tworem natury. Wzgórze leży w strefie wulkanicznej, ale strefa ta nie była aktywna przez miliony lat. Dodatkowo kształt wzgórza różnił się od okolicy, a jego powierzchnia nie uległa erozji, co sugerowało, że jest ono znacznie młodsze od wszystkiego dookoła. Do tego było ono w jakiś sposób symetryczne i wszystko to razem sprawiło, że Gunung Padang nagle znalazł się w centrum zainteresowania danych Hilmana. Sprowadził on na miejsce nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rozpoczął swoje badania za pomocą radaru penetrującego glebę, a także za pomocą tomografu elektrooporowego i tomografu sejsmicznego. Co ciekawe, koszta tych badań pokrył dany Hillman z własnej kieszeni. Żadna z państwowych instytucji w Indonezji nie była zainteresowana sponsorowaniem takich badań. Hillman jest stosunkowo zamożnym człowiekiem, i sprzęt, który wykorzystywał do badań, był także jego własnością. Mamy więc tutaj niezwykle unikalną sytuację, bo mamy właściwego człowieka o odpowiedniej wiedzy, który nie tylko posiada potrzebny w miarę unikalny sprzęt, ale także pasję, aby zgłębić tajemnice miejsca, które sugerowało, że nie jest tworem naturalnej geologii. Już pierwsze zdjęcia na szczycie wzgórza, zrobione z radaru penetrującego ziemię, wykazały, że pod stopami znajduje się budowla, która ma wysokość 5 metrów i kończy się solidną podstawą. Indonezyjscy archeolodzy, którzy badali to miejsce wcześniej, wkopali się na głębokość zaledwie jednego metra. Wykopki zatrzymano, gdy dotarli do kamiennych kolumn, które uznali za naturalną część wzgórza. Jak widać, archeologia bez geologii porusza się po omacku. Hilman wiedział, że ta podstawa nie jest tworem natury. Zawiadomił o wynikach swoich badań archeologów, którzy powrócili na stanowisko i zaczęli kopać głębiej. Ich prace nadal nie były finansowane przez indonezyjski rząd i mimo że uniwersytet zgodził się prowadzić swoje badania archeologiczne w Gunung Padang, to opłacane były one z kieszeni Hilmana. Odkrycia okazały się sensacyjne i miejsce to odwiedził ówczesny prezydent Indonezji. Widok Gunung Padang zaimponował mu do tego stopnia, że przekazał niewielki fundusz na kontynuowanie wykopalisk. Dla środowiska naukowego Gunung Padang stało się źródłem prawdziwego kłopotu. Wzgórze jest dużych rozmiarów i od swojego podnóża do szczytu ma około 100 metrów. W Indonezji nie znaleziono do tej pory czegoś równie potężnego, więc nie ma tu skali porównawczej. Co gorsza, szybko okazało się, że wzgórze zostało wzniesione przez człowieka, a wiek Gunung Padang sięga wiele tysięcy lat w przeszłość. W oficjalnej historii zasiedlenia Indonezji pierwszy człowiek miał się pojawić na jawie około 480 roku przed naszą erą. Dlatego dla wielu historyków nadal jest nie do przyjęcia, że na wyspie stoi tak potężna piramida. I co jeszcze gorsze, nie wiadomo, kto ją zbudował. Gdyby miejsce to zaczął badać jakiś entuzjasta bez naukowego dyplomu, to odkrycie to szybko zamiecionoby pod dywan. Problem jednak okazał się w tym, że Hillman swoją wiedzą i kwalifikacjami reprezentuje współczesne osiągnięcia naukowe w geologii. I wyniki jego badań, a także procedura ich przeprowadzenia były nie do odparcia. Hillman dokonał głębokich wiertów w piramidę, aby pobrać jej rdzeń, zbadać jego zawartość i rozpocząć proces ustalania wieku budowy piramidy. Był to bardzo aktywny moment w życiu badacza, bo badania te, prowadzone niezwykle intensywnie, trwały trzy lata. Udało się dotrzeć do pokładów 50 metrów w głąb piramidy. W sierpniu 2013 roku zakończono większość prac wykopaliskowych. Dziś nie ulega wątpliwości, że Gunung Padang jest w istocie piramidą, ale nie taką jak piramidy egipskie, a raczej jak piramidy majów w stylu jaki tworzono piramidy w Tikal. Nie jest ona jednak symetryczna jak piramidy majów. Ma za to podobne właściwości akustyczne. Na szczycie piramidy doskonale słychać rozmowy u jej podnóża. Piramida miała nawet schody, ale ponieważ w przeszłości jej zbocza wykorzystywano do upraw rolniczych, schody zostały zniszczone lub zmodyfikowane. Składa się ona z czterech segmentów. Piramida została stworzona na bazie naturalnego wzgórza z andezytu. Została ona podzielona na segmenty, które do dziś tworzą jej kształt. Ostatnie trzy najwyższe segmenty piramidy zostały już sztucznie dobudowane z materiałów, które wniesiono na wzgórze. I jest to, proszę państwa, prawie połowa piramidy. Hillman przewiercił tę warstwę i pobrał rdzeń do badań i naturalny andezyt, który geologicznie stworzyła lawa wulkaniczna, znajdował się na głębokości 50 metrów. Po dotarciu na tę głębokość odkryto, że górna warstwa andezytowej podstawy została także obrobiona i przystosowana do potrzeb tej budowli. W Indonezji znajduje się kilka innych piramid i są to piramidy schodkowe, zwane tu Punden Berundak. Takie piramidy znaleziono w rejonie Panguyangan i Cipari, ale żadna z nich nie została zbudowana w stylu podobnym do Gunung Padang. Ekipa Hilmana dokonała też datowania wieku piramidy Gunung Padang stosując metodę radiowęglową, standardowo stosowaną we współczesnej archeologii. Próbki przebadali naukowcy z Narodowej Agencji Energii Nuklearnej Indonezji zwanej BATAN, i te same próbki badała także amerykańska firma specjalizująca się w datowaniu radiowęglowym Beta Analytics z Florydy. Badano nie samą skałę, ale glebę, jaka znalazła się w materiale skalnym, z którego tworzono budowlę. Do takiej gleby trafiały liście, i to one, tworząc węgiel, pozwalały ustalić swój wiek metodą radiowęglową. Zgodzono się z tym, że taka gleba musiała znaleźć się tam w czasie budowy lub użytkowania piramidy. Była przez tysiące lat odcięta od zewnętrznego środowiska naturalnego dzięki czemu jej datowanie dałoby sugestie na temat czasu powstania piramidy. Datowanie najwyższego segmentu piramidy wykazało wiek 2500-1500 lat przed naszą erą. Kolejny segment był starszy i wskazał na 5000 lat przed naszą erą. W trzecim segmencie odnalezienie organicznych składników piramidy okazało się znacznie trudniejsze, ale udało się pobrać cztery próbki do badań. Badania dały sensacyjne wyniki. Trzy próbki wykazały wiek 13 tysięcy lat, a ostatnia z nich zbadana w tym samym czasie w laboratorium w Indonezji i w USA wykazała wiek 27 tysięcy lat. Dany Hillman zdał sobie sprawę, że rozrzut wieku jest zbyt duży pomiędzy próbkami, i zaczął szukać jeszcze jednego miejsca do ich pobrania w trzecim od góry poziomie piramidy. Udało mu się odkryć komorę, kompletnie wypełnioną ziemią, i uznał, że wypełnienie tej zamkniętej w czasie komory najbliżej określi prawdziwy wiek badanego poziomu. Komora miała 7 metrów wysokości i Hillman wiercił się w nią na 5 metrów. Badania w obu laboratoriach potwierdziły, że materiał organiczny, jaki tam znaleziono, ma co najmniej 10 tysięcy lat. Oznacza to, że ten poziom musiał być zbudowany na długo, zanim zasypano komorę Ziemią, bo powstał znacznie wcześniej. Jak wcześniej? Tego nie wiadomo, ale może on sięgać nawet 27 tysięcy lat co potwierdziła jedna z poprzednich badanych próbek. Czwarty poziom piramidy to jej podstawa i jest solidnym andezytem. I nie da się ustalić konkretnej daty, kiedy kamień został przekuty w piramidę. Tomograf sejsmiczny wykazał, że wewnątrz tego segmentu powstałego z naturalnego, ale obrobionego, supertwardego kamienia znajdują się pomieszczenia i korytarze. Nie wiadomo, czy są one naturalne, czy też ktoś celowo wyciął je wewnątrz skały. Pomieszczenia te mają geometryczny kształt i być może są to odpowiednio ukształtowane przez człowieka naturalne tunele w lawie tworzącej tę górę. Badano także głazy, które były kształtowane przez twórców piramidy, i znaleziono na nich ślady po uderzeniach twardym, ostrym metalowym narzędziem. Nie odnaleziono żadnego takiego metalowego narzędzia, ale znaleziono niekształtne bryły metalu. W trzecim segmencie piramidy, w pobranym rdzeniu, znaleziono okrągły kawałek metalu przypominający monetę. Dziś nie da się odcyfrować, czy był na niej jakiś odcisk i czy w ogóle była to moneta. Pokazuje to, że potrzebne są dokładne badania archeologiczne. To, co dokonano obecnie, to zaledwie niewielki fragment całej piramidy. Cała jej powierzchnia to około 25 hektarów. Mimo ustalenia miejsca, gdzie znajdują się wewnętrzne pomieszczenia piramidy, powstrzymano się przed przewierceniem się do ich wnętrza dlatego, aby nie zanieczyścić materiału potrzebnego do ewentualnego datowania. Pomieszczenia są puste i przewiercenie ich ścian otworzyłoby je na czynniki zewnętrzne, uniemożliwiając w przyszłości dokonania odpowiedniego datowania. Takie komory być może zawierają cenne i unikalne artefakty, które po ich rozszczelnieniu mogłyby ulec zniszczeniu, zanim dotarliby tam ludzie. Tajemnicą pozostaje miejsce, z którego pochodzi materiał, jaki użyto do nadbudowania andezytowej skały. Hillman jako geolog był tym ogromnie zainteresowany i mimo intensywnych poszukiwań w promieniu 5 km od Gunung Padang nie udało się odnaleźć miejsca pochodzenia tej bazaltowej skały. Najbliższe miejsce, gdzie znaleziono taką skałę, leży ponad 100 km od piramidy. Kamienie te to bazaltowe ciosy słupowe i na pierwszy rzut oka wyglądają na niekształtne i przypadkowe ale bliższa analiza, dokonana okiem geologa, sugeruje, że były one wyciosane w pewien określony i przemyślany sposób, tworząc kształt, który posiada specyficzne zagięcia, pozwalające na stabilniejsze łączenie ich w konstrukcji architektonicznej. Jeden z takich bazaltowych ciosów był zagięty pod kątem 70 stopni, co w sposób naturalny jest niemożliwe. Hilman uważa, że wszystkie te ciosy, mimo że wyglądają na naturalne, zostały ukształtowane w taki sposób, aby wyglądały na ciosy, dzięki czemu stawały się niezwykle solidnym i stabilnym materiałem budowlanym. Połączone są ze sobą mieszaniną krzemu i gliny z dużą domieszką rudy żelaza, która przez swoją lepkość utrzymuje stabilność, a jednocześnie odporność sejsmiczną konstrukcji. Niektórzy uważają, że bazaltowe i andezytowe ciosy słupowe nie zostały znikąd przyniesione i są naturalną częścią góry. Ale takie ciosy zawsze wznoszą się pionowo w górę, a w Gunung Padang leżą poziomo, ułożone w jedną konstrukcję. Każdy z nich waży ponad 100 kg i trzeba minimum czterech osób, aby podnieść jeden taki bazaltowy cios. Ogrom pracy włożony w konstrukcję tego miejsca sugeruje zaawansowaną kulturę. Wybór potężnej wulkanicznej andezytowej skały na podstawę piramidy nie był zapewne przypadkowy. Taka skała ma silne właściwości magnetyczne. Kompas w jej pobliżu zamiast pokazywać północ kręcił się dookoła. Przeprowadzone badania geomagnetyczne sugerują że pod andezytową skałą znajduje się coś jeszcze, coś co powoduje takie silne anomalie. Drugi element tworzący silne zakłócenia magnetyczne znajduje się w wewnętrznym pomieszczeniu odkrytym w piramidzie. Pomieszczenie to znajduje się w samym centrum piramidy i ma prawdopodobnie 30 metrów wysokości. Zajmuje przestrzeń na głębokości od 20 do 50 metrów. Z odczytu wynika, że jest to jakiś jeden bardzo dużych rozmiarów przedmiot, który emituje silne pole magnetyczne. Widzicie już państwo ukryty latający spodek? Pomieszczenia w piramidzie połączone są ze sobą tunelami. I tu następna interesująca sytuacja, bo poniżej piramidy w jej podziemnej części znajduje się potężny zbiornik wodny. Niemalże wszystkie najbardziej intrygujące piramidy na świecie, te, które być może kiedyś służyły jako maszyny energetyczne, stoją na wielkim zbiorniku wodnym. Woda ta wycieka na zewnątrz i jest ona doskonałej jakości. Mieszkający tam ludzie uważają źródło tej wody za wodę świętą. Używają jej ogromnej ilości, ale źródło nigdy nie wysycha, co świadczy o wielkości zbiornika wodnego pod piramidą. Obecnie od kilku lat nie prowadzi się większych badań w Gunung Padang. Nowy rząd indonezyjski nie jest zainteresowany tym miejscem tak samo intensywnie jak poprzedni, który zezwolił Hilmanowi na dokonywanie odwiertów w piramidzie. Kolejne badania wymagają znacznie większych nakładów finansowych i o wiele więcej specjalistycznej pracy wykopaliskowej. Przede wszystkim powinno się dokonać innego sposobu datowania tego miejsca niż metoda radiowęglowa. Najważniejszym jednak zadaniem przyszłej eksploracji Gunung Padang byłoby dotarcie do ukrytych wewnątrz piramidy pomieszczeń, aby zobaczyć, jaką kryją tajemnice. Ze względu na konstrukcję piramidy jest to niezwykle trudne, bo trzeba się przedrzeć przez 10-metrową ścianę ułożonego andezytu. Naruszenie tej warstwy może z łatwością spowodować zniszczenie i to nieodwracalne tych ukrytych w piramidzie pomieszczeń. Trzeba mieć nadzieję, że istnieje jakieś ukryte miejsce, przez które można dotrzeć do wnętrza piramidy. Piramida Gunung Padank jest budowlą unikalną i trudno ją porównać do innych tego typu budowli na świecie. Jej istnienie poszerza nasze pojęcie o własnej przeszłości, pokazując, że cywilizacja powstaje w bardziej skomplikowany sposób niż chce tego historia, która preferuje rozwój ewolucyjny. Odkrycie tej piramidy pokazuje, że Ziemia wciąż jeszcze kryje w sobie ślady naszej zagadkowej przeszłości, co sprawia, że jej badanie jest zajęciem fascynującym. Jest prawdziwą przygodą, i jeszcze nie raz przyjdzie nam zmienić zdanie, jak do tego wszystkiego doszło. Opowiadając Państwu te historie w Polaraksie, podchodzę do nich z maksymalnie otwartym umysłem z przeświadczeniem, że żadna teoria, jaką dziś tworzymy, nie wyjaśnia wszystkiego. To czego unikam, to fanatyzm, gdzie nagina się fakty, aby pasowały do teorii. Taka postawa to już religia, proszę państwa, i to fanatyczna. I proszę to wziąć pod uwagę, gdy niektórzy z was usiłują mnie na siłę wyprostować i naprowadzić na jedyną słuszną drogę, bo w nią wierzą. Nie róbmy z Polaraxy pola bitwy. To bardzo zniechęca, bo niczego nie tworzy, a tylko niszczy. I zamiast tracić na to czas, lepiej udać się w następną przygodę, których tak wiele jeszcze przed nami, i wszystkich myślących podobnie, na taką przygodę zapraszam. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym programie audiowizualnym z cyklu Polaraxa mówił kres Miekina.